Na pewno chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, a ta sztuka się nie udała i straciliśmy jedną bramkę. Dobrze, że zdobyliśmy 4 i z tego trzeba być zadowolonym, bo to jest trzeci dzień na obozie i zazwyczaj trzeciego, czwartego dnia są najcięższe chwile dla chłopaków i dzisiaj walczyli sami ze sobą. Wiemy też, że jest kilka ładnych stopni na plusie i łatwo nie było, ale takie jest nasze życie i trzeba wyjść i grać i wygrywać najlepiej. Dzisiaj ta sztuka się udała. Dużo jeszcze pracy przed nami. Widzieliśmy, że też i był jeden testowany zawodnik i graliśmy praktycznie na 2 jedenastki i jeszcze zgrania nie było i można było kilka akcji lepiej rozstrzygnąć, ale no taki jest okres, że dużo błędów się popełnia, bo po prostu jest zmęczenie i obciążenia się nawarstwiają i to można wybaczyć chłopakom. Jak się podobał Jarosław Ratajczak? Powiem tak, no swoje zrobił, piłkarsko nieźle to wygląda, ale zobaczymy, jakie będą jego losy. Musimy spokojnie usiąść, zastanowić i myślę, że dzisiaj jeszcze za wcześnie na jakąkolwiek decyzję. Dzisiaj zagrał 90 minut, to na pewno wróci do domu, bo też żadnego pożytku z niego byśmy nie mieli tutaj na treningach, bo musi też po tym sparingu odpocząć i myślę, że jutro, najdalej pojutrze będziemy wiedzieć, czy będziemy nim zainteresowani, czy po prostu nie. No tak, ciężko pracujemy tutaj na obozie, więc powoli też efekty zaczynają przychodzić i dobra gra dzisiaj wszystkich, a ja miałem tą przyjemność, że dostawałem podania od kolegów. Jak ci się grało po tych kilku dniach na obozie w Warce? No, my mamy w głowie to, że mecz to jest przyjemność, więc na treningach nie ma lekko, ale jak przychodzi mecz, no to dodatkowe siły wstępują w nas. No i taki wynik stąd dzisiaj. Dzięki wielkie. Tylko tyle? A co mam jeszcze? Mogę jeszcze go zapytać. Powiedz, gdzie jesteśmy. Jak masz na imię? Nie, jakiś Adam. Dobra. Daniel Gołębiewski, strzelec 2 bramek. Daniel, jak ci się grało w dzisiejszym meczu? No, trzeba przyznać, że lekko nie było, ale tutaj bardzo pomógł mi w aklimatyzacji Kamil Sylwestrza, który powiedział kolegom, że mają szukać mnie podaniami. No i efektem tego jest, że udało się strzelić 2 bramki. Na ostatnim obozie ta skuteczność była nie najlepsza. Skąd ta świetna skuteczność na obozie w Warce? Zaczęło już się na treningach, już widać, że strzelasz. Bardzo dobrze ci to wychodzi. No i potwierdziłeś dzisiaj tą strzelecką formę dzisiejszym meczem. Co takiego się stało, że ta zmiana tak naszła? Pamiętam pierwszy mecz sparingowy, jaki graliśmy przygotowując się teraz do sezonu. Pan Kamil Sylwestrzak doskonale podał mi z głowy podczas całego fragmentu gry. No i niestety nie wykorzystałem tej sytuacji. Dało mi to wiele do myślenia. Musiałem też pana Kamila, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli gdzieś tam jest, nieść na plecach do pokoju. No, jak widać, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach i teraz już trochę w głowie więcej. Myślisz, że jesteś w stanie utrzymać tą formę przez cały sezon? To wszystko zależy od tego, jak kolega z drużyny, którego pozdrawiam, Kamil Sylwestrzak będzie podawał i nastawiał kolegów do gry. Bardzo dziękuję serdecznie za wywiad. Moim gościem był Daniel Gołębiewski, strzelec 2 bramek w meczu z Górnikiem Łęczna. Dziękuję bardzo.